proszę spocząć. Drodzy bracia kapłani i wy, drodzy uczestnicy tych 17 spotkań charyzmatycznych w naszym grodzie w Ostrołęce. W dzisiejszych czytaniach, w tym pierwszym czytaniu fragmentu z pierwszej Księgi Królewskiej, jest ta modlitwa króla Salomona. On prosi o mądrość w swoim życiu. I w tym końcowym fragmencie dzisiejszego tekstu Pan Bóg mówi, że dam tobie lew chacham, serce mądre. I my, drodzy bracia i siostry, codziennie prosimy o mądrość w naszym życiu, abyśmy mogli odpowiednio rozeznawać te różne sytuacje, które codziennie napotykamy w naszym życiu. Prosimy nieraz o mądrość dla naszych dzieci, mając jednocześnie świadomość, jak błądzą, jak nieraz jest zagmatwane ich życie. Ale jako chrześcijanie mamy obowiązek, aby prosić dla drugiego człowieka, ale też dla samego siebie o mądrość. Jeśli będziemy usilnie prosić, to w końcu, tak jak w tej modlitwie Salomona, Pan Bóg da nam serce mądre, lew chacham. Drodzy bracia i siostry, te 3 dni, które spędzicie tutaj, to w pewnym sensie jest opis tego, co spotkało uczniów w dzisiejszym fragmencie Ewangelii Świętego Marka. Jest to miejsce, ta sala, czy ta przestrzeń eucharystyczna na to spotkanie, na to odosobnienie, na bycie z Panem. W dzisiejszym fragmencie Ewangelii Świętego Marka, na początku tej Ewangelii, Jezus Chrystus mówi do uczniów, aby oni udali się kataidian, to znaczy w odosobnienie. Ale w odosobnienie to nie znaczy być sam. To znaczy być z Chrystusem. I to słowo kataidian w odosobnieniu w Ewangelii Świętego Marka, ale i w innych, pada szczególnie w takich ważnych okolicznościach, jak na przykład przemienienie pańskie, kiedy to z Chrystusem idzie 3 uczniów w odosobnienie, a jednocześnie z Chrystusem. I w czasie tych dni są momenty na to odosobnienie i bycie zarazem z Chrystusem, który do nas, w naszym sercu, do naszego umysłu zwraca się i do nas mówi. I wtedy możemy zgłębić te słowa mądrości Bożej, bo ta mądrość z pierwszego czytania nie ma tylko wymiaru intelektualnego, ale szczególnie to jest łaska, która płynie od Pana, którą Pan obdarzył Salomona, ale też obdarza każdego z nas. To jest właśnie to, co spływa na każdego z nas z góry. I tej mądrości Bożej można się najgłębiej nauczyć, będąc od siebie oddalonym, bo takie jest też pojęcie tego kataidian. Trzeba oddzielić się nieraz od tego codziennego życia, udać się, jak mówi dzisiejsza Ewangelia, na to irimon, na tą pustynię, aby tam spotkać Pana, Pana naszego życia i Pana naszego istnienia, i wtedy z Nim rozmawiać i do Niego zanosić nasze modlitwy, nasze prośby, prośbę szczególnie o światło Ducha Świętego dla nas i dla tych osób, które są nam najbliższe.
To spotkanie było czymś, to bycie z Chrystusem dla uczniów było czymś, co ich bardzo ubogacało. Oni wracają przed tą Ewangelią, jest posłanie uczniów, kiedy oni idą na misję, z tej misji, z tego duszpasterstwa powracają, ale Chrystus ma świadomość tego, że po tym duszpasterstwie trzeba głębokiej modlitwy, trzeba jakby od siebie się odsunąć, aby być z Panem, na nowo podjąć nowe zadania przez to bycie z Chrystusem. I te dni charyzmatyczne służą do tego, aby być bardziej z Panem, być bardziej z Panem w Eucharystii, ale też być z Panem w sakramencie pojednania, być z Nim. Tego uczy dzisiejsza Ewangelia świętego Marka. Chrystus też wzywa przez to bycie z Nim do pewnego odpoczynku. Po grecku to słowo anapawo. Nasza pauza w pewnym sensie ma podobne brzmienie. Potrzebujemy w naszym życiu, codziennym życiu, pauzy od tej codzienności, ale ta pauza ma być wypełniona byciem z Panem. Mimo że jesteśmy razem w tej sali, mimo że razem wznosimy nasze dłonie do Pana i nasze głosy do Pana, jednakże każdy z nas jest jakby w odosobnieniu razem z naszym Mistrzem Jezusem Chrystusem. I te dni charyzmatyczne już od 17 lat pełnią właśnie tę rolę. Nie tylko dla charyzmatyków, którzy pochodzą z naszej diecezji, ale też dla ludzi, którzy przybywają z dalszych terenów, z dalszych, z innych diecezji. Oni chcą być razem w tym duchu charyzmatycznym, ale być razem z naszym Panem Jezusem Chrystusem. Chrystus wzywał swoich uczniów, swoich, możemy powiedzieć, apostołów, księży, do tego, aby móc oderwać się od samego siebie i być z Nim, bo tylko przez Niego te słowa mądrości Bożej mogą wsiąkać w naszą duszę i w nasze serce. Wiemy z dzisiejszego przekazu, że apostołowie wraz z Jezusem udają się w inne miejsce i w tym innym miejscu spotykają osoby, które poszukują Chrystusa. Dzisiejszy świat jest w pewnym sensie podobnym. Tak wiele osób poszukuje sensu życia. Nieraz podświadomie poszukuje swojego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Ale być może na swojej drodze życia nie spotykają nikogo, który podpowie to święte imię, imię Jezusa. I wy, kiedy po tym pustynnym spotkaniu tu w Ostrołęce wrócicie do swoich środowisk, macie za zadanie być tak jak uczniowie Chrystusa, podpowiadać innym, tym, którzy pragną i poszukują w swoim życiu, aby odnaleźli tego, który jest Zbawcą, którego my odnaleźliśmy w naszym życiu, Jezusa Chrystusa. Chrystus widzi te osoby zagubione. I ewangelista pisze w tym tekście greckim, że te osoby były jak prowata miechonda pojmena. Były jak owce, którym zabrakło pasterza.
Możemy sobie wyobrazić rodzinę, w której nieraz zabraknie kogoś, kto prowadzi. Matki, która wskazuje święty przykład życia, czy ojca, który się w swoim życiu zagubi. Na kogo mają patrzeć te dzieci? Kto będzie dla nich pasterzem? Kto będzie ich przewodnikiem? Kto będzie tym poimen, tym prawdziwym pasterzem, który daje swoje życie za owce? I my, drodzy bracia i siostry, jako chrześcijanie, mamy też to spojrzenie pasterza na drugiego człowieka. Żebyśmy widzieli, że ten drugi człowiek potrzebuje naszego przykładu, czy naszej modlitwy, potrzebuje pasterza, potrzebuje przewodnika nieraz w tym ciemnym XXI wieku, który wskaże światło. I wy, jako napełnieni, osoby napełnione Duchem Świętym, macie być tym światłem dla innych ludzi, dla tych, którzy się zagubili. I w dzisiejszej Ewangelii Chrystus, kiedy widzi te osoby zagubione, ewangelista mówi, używa czasownika, ukazał miłosierdzie, czy poruszył się wewnętrznie, jego wnętrze się poruszyło. Używa tego czasownika splachnizomai. Splachna to są wnętrze matki czy ojca, które poruszyło się. On, kiedy widzi te osoby zagubione, nad tymi osobami lituje się. I co robi Chrystus w dzisiejszej Ewangelii? Głosi słowo mimo zmęczenia, mimo trudów, głosi słowo, aby te osoby podnieść na duchu, aby tym osobom wskazać światło, wskazać prawdziwy kierunek dla ich życia. My, jako chrześcijanie, jako kapłani, jako świeccy, też mamy to zadanie, mimo nieraz zmęczenia codziennego, mimo nieraz trudów, aby mimo tych trudów wskazywać, mieć to wyczucie dla innej osoby, która potrzebuje naszej pomocy, a być może w dzisiejszym świecie najbardziej naszego słowa, które buduje. Drodzy bracia i siostry, pojutrze powrócicie do waszych środowisk, do waszych rodzin. Świadomi też, że nieraz, świadomi zła, które nieraz się toczy, czy dzieje się w naszych rodzinach. Nieście tym, którzy potrzebują tego światła, to Boże światło. Głoście innym, którzy Chrystusa nie znają, czy Chrystusa szukają. Głoście prawdziwego Chrystusa, który jest nade wszystko miłosierny, który ma wnętrze, który jest poruszony biedą i niedolą drugiego człowieka i nad tym człowiekiem lituje się. Jako charyzmatycy jesteście ludźmi nie tylko ducha, ale też człowiek. Was inny interesuje i jego bieda porusza wasze wnętrze, tak jak w dzisiejszej markowej Ewangelii. To wnętrze Chrystusa zostało dotknięte, aby on zwrócił się do innych z tym słowem pokrzepienia. Niech wasze życie będzie słowem pokrzepienia dla drugiego człowieka, dla tych tłumów, którzy w XXI wieku spragnione są Chrystusa
nie tylko w naszym kraju, ale i poza jego granicami. Nieraz mamy świadomość, będąc za granicą, jak daleko Europa odeszła od swoich korzeni chrześcijańskich. Jak ta Europa dzisiejsza, nowoczesna poszukuje prawdy. A tą prawdą, którą my odkryliśmy, jest Jezus Chrystus. Niech On was prowadzi i uczy was Bożej mądrości. Amen.